Cześć, to już jest drugi odcinek prasowy. Zobaczcie, to działa. Staram się być konsekwentny. Udaje się nagrać drugi odcinek. Trzeci już też jest gotowy, ale jeszcze gdzieś go muszę tam e, troszeczkę ściąć, bo e, udało mi się nagrać godzinę. A pamiętacie, że mój, mój cel to jest zejść do trzech minut. To jest artykuł o człowieku e, z brodą. Człowiek, który wygląda dość sympatycznie, e, jest takim e, instabojem. Jak to się teraz mówi? Instaboy Ramzan Kadyrow, czyli prezydent Czeczeni. Dlaczego wybrałem ten artykuł? Dlaczego Wam o tym chcę opowiedzieć? Dlatego, że kilka razy już podejmowałem temat Czeczenów w formie, w formule właśnie reportażowej, w formule filmowej w telewizji. I za każdym razem przewija się jakiś ten strach przed właśnie państwem czeczeńskim, przed reżimem czeczeńskim, który może swoimi mackami dosięgnąć nawet Polski, czy gdzieś tam tych krajów europejskich, gdzie, gdzie uchodźcy czeczeńscy się starają przedostać. No i właśnie to mnie zawsze zastanawiało, że oni przekraczają, uciekają naprawdę na odległość taką, która powinna im zapewnić już. Jakiś dystans bezpieczny, tak? I nagle ja nie mogę tej historii usłyszeć, zarejestrować. Historii, która świadczy o dramacie, który tamte osoby przeżywały, który, który tak naprawdę, historie, które popchnęły do tego losu uchodźczego, dlatego że oni się boją, oni się boją o tym mówić. No i właśnie przez tego człowieka, przez tego instaboja. Z brodą. Artykuł ma tytuł Prezydent z siecią. Z siecią dlatego, że jak tutaj został też okrzyknięty, jest królem internetu. Słuchajcie tego. Ramzan Kadyrow jest królem rosyjskiego internetu. Jego pierwsze konto na Instagramie obserwowały 3 miliony użytkowników. Na Facebooku 750 tysięcy. Można było tam zobaczyć, jak bawi się z tygrysem, trzyma za rękę Stevena Sigala albo grozi śmiercią przeciwnikom Władimira Putina. No właśnie, kilka takich cytatów, które wprowadzą was w klimat właśnie Kadyrowa i Czeczeni. Internet pozostaje dla niego jednym z najważniejszych narzędzi sprawowania władzy. Internet, który ludziom kojarzy się właśnie z czymś demokratycznym, z przestrzenią, gdzie każdy może coś powiedzieć. No właśnie, to jest druga strona medalu. Skąd się wziął w Czeczeniu Kadyrow? Ramzan Kadyrow doszedł do władzy, kiedy jego ojciec Ahmad zginął w 2004 roku w zamachu bombowym. W pierwszej wojnie czeczeńskiej walczyli razem przeciwko Rosji, w drugiej poparli Putina. Moskwa doceniła 20 Ramzana za bezwzględność w walce z separatystami. Został premierem, a następnie w 2007 roku prezydentem Czeczenii. Więc można powiedzieć, że Kadyrow uporządkował sytuację w Czeczenii, ale to jest taki bardzo brutalny porządek. Mody Kadyrow odbudował kraj z gruzów głównie za pieniądze Kremla. Kadyrow w internecie to wykładnia nowej eklektycznej czeczeńskiej tożsamości narodowej, w której wierność lokalnym tradycjom i suficki islam wiążą się z uwielbieniem dla Rosji Putina i jej agresywnej antyzachodniości. Jeśli Kadyrow tańczy na weselu i wrzuca to do sieci, wiadomo jak należy tańczyć, a za jakie nietradycyjne kroki można trafić na posterunek. To Kadyrow określa jak długa może być męska broda czy spódniczki kobiet. Tu nie ma gejów, to jest jeden ześród tytułów. Kadyrow rozprawia się z niewygodnymi dla siebie elementami poprzez pobicia, porwania, niesłuszne kary więzienia, a nawet pozasądowe egzekucje. Grożą one szczególnie byłym bojownikom tzw. państwa islamskiego, jak również byłem separatystom, ich rodzinom, a także dziennikarzom, kobietom, członkom mniejszości seksualnych. I słuchajcie tego, o tych ostatnich zrobiło się głośno w 2017 roku, gdy ujawniono, że ponad setka osób LGBT trafiła za kratki i była torturowana w specjalnych obozach. Choć wiele z nich udało się ewakuować z Rosji wysiłkiem aktywistów, nieznana liczba miała zostać zabita. Kadyrow wyparł się tej zbrodni informując opinię publiczną, że w Czeczeni nie ma gejów. No właśnie, tylko zapomniał dodać, już nie ma gejów. Taki jest to system, yy, czyli jeżeli się nie odzywasz, to pewnie możesz sobie tam wieść jakiś swój skromny żywot, a jeżeli masz jakiś problem, to nie zadzieraj. No właśnie, krytyka w sieci może skończyć się jednak torturami czy nawet śmiercią. W czerwcu Kadyrow umieścił na Instagramie wideo, w którym obiecał, że każda krytyczna treść, jaką znajdzie w internecie na swój temat czy o swoich ludziach, skończy się srogą karą. Uważajcie na swoje języki i palce, złamiemy wam palce i wyrwiemy języki. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, jak realizowałem reportaż z Mariną Julią, to właśnie wtedy miałem taki problem. Miałem rodzinę, zresztą bardzo fajni ludzie, którzy właśnie wyjechali tam stamtąd też między innymi z powodu hmm, Jakiegoś konfliktu z reżimem. No i bardzo chciałem ich nagrać, bo chciałem usłyszeć chociaż zdanie, że może nie chcemy o tym mówić, ale mamy problem z reżimem. Oni bali się wystąpić przed kamerą i pokazali mi właśnie ten film, w którym Kadyrow straszy. Ja Wam go tutaj zilustruję przykładem. I on tutaj mówi, że my was mamy w garści. My was tak naprawdę gdzieś tam mamy w zasięgu. My wiemy o was wszystko. My mamy wszystko to, co piszecie i mówicie, zarejestrowane. Kiedy przyjdzie moment, że będziecie chcieli wrócić do Czeczenii, to odpowiecie za te słowa. On tak straszy ludzi, którzy uciekli, uchodźców. No właśnie taki gagatek jest, mówiąc delikatnie z tego naszego sympatycznego brodacza, o którym wam dzisiaj chciałem opowiedzieć, ale chciałem ten przegląd prasy, chciałem tą prasowę zwieńczyć gorzką refleksją, ale dotyczącą social mediów, czyli mediów społecznościowych. Jak mogliście właśnie zobaczyć, usłyszeć. E to, co wykorzystujemy codziennie w zupełnie niewinny sposób, żeby się pochwalić tą jajecznicą, którą zjemy na śniadanie, żeby się pochwalić z nowymi ciuchami, czy żeby po prostu ze sobą utrzymać kontakt, czasami służy do terroryzowania innych, czasami służy w bardzo niecnych celach. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w trzecim odcinku Prasowy. Robimy prasowy i czytajcie tygodniki, bo są super i dużo rzeczy się można z nich dowiedzieć. Polecam serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Na razie.